Proszę Państwa, zakupy, to trzeba kupić sobie Pismo Święte, trzeba kupić sobie Biblię, a jeszcze wcześniej trzeba to zrozumieć. Dlaczego ja mam takie potrzeby duchowe? Żebym mogła sobie kupić Słowo Boskie, żebym mogła kupić sobie Biblię. Dlaczego? No właśnie dlatego. Bez pomocy. Im dłużej będzie nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Euro w końcu tak. Barwi, i psychiczne będzie miało znacznie wyższą jakość. Jeżeli chodzi o taki problem, który jest kolejnym, to jest ta aktywność w życiu społecznym. Należy wychodzić nie tylko poza kółko, na spotkanie z koleżankami, na przykład do kina, do teatru. W tej chwili często jest powiązane właśnie, że ale to jest obrzydliwe. Czy o wystawie, o muzeum, bardzo dokładne odwiedzanie informacji, a następnie sprawdzić te informacje w praktyce, to znaczy pójść do kina, pójść do teatru, pójść na spotkanie, to moim zdaniem jest jeden z najważniejszych czynników takiego życia społecznego seniora. Także proszę Państwa, te słowa niewyuczone, słowa z głowy, to co ja myślę, który to jest ważne. Powoduje złe samopoczucie i niezadowolenie seniorów, to jest samotność. Nawet zrobiliśmy taką próbę poinformowania informatyków, czy jest taka możliwość, żeby nie mógł syn, córka, czy wnuczek i wnuczka zamknąć programu komputerowego i zostawić komputer w biurze czy w domu bez wykonania albo maila, albo telefonu do babci czy do dziadka. Bo seniorzy polscy, którzy są bardzo, to jest na niespotykaną skalę, zaangażowani w wychowanie dzieci i wnuków, dzieci do późnej, bym powiedział, młodości, a wnuków od samego początku, oczekują czy telefonu, czy nawet jakiegoś delikatnego zlecenia. Babciu, załatw mi to, czy tamto. Samotność jest podstawowym w tej chwili. O samotności, proszę, dużo nie gadać. Głowy macie niepokolej w głowie. Jeżeli ktoś o samotności dużo gada, no to się za bardzo, to jest on samotny. Trzeba nawet Biblię czytać, bardziej, bardziej niż głupie książki, które napchane są świetkością i diabelską wielką złością. Państwa Fundacja stawia na dialog między pokoleniami. Proszę Państwa, ludzie im więcej się uczą, chcą pokazać to. Co osoby starsze mają ze swej strony do zaoferowania, bo wbrew pozorom bardzo dużo. Jak ja głoszę ponad 30 lat Ewangelii, ja widziałam takich ludzi, proszę Państwa, pod białym stokiem, ze wsi, takich ludzi, którzy jak rozmawiali z profesorami, z uczonymi, z uniwersytetem, różnymi ludźmi, to po prostu ci ludzie, no, gubili się, nie mieli szansy, aby logicznie rozmawiać z prostym człowiekiem, który wcale się tego nie wstydził, że jest prosty. No jak na tych obozach myślę,
on opowiadał doświadczenia, z kim to on rozmawiał, jak to było. No. Dla nich jest to bardzo proste, nowoczesne. Proszę Państwa, Słowo Boże jest Boże. Właśnie dlatego jest tam dużo mądrości, dużo logiki, dużo psychologii, dużo skarbów. Skarbów o tyle ukrytych, im bardziej ty jesteś świecki i habilitowany łaciną, to tym mniej to słowo pojmuje. Rozumiesz, o co chodzi? Całej wiedzy w życiu codziennym, natomiast starsi